Cześć, z tej strony Sullivan, a oto pierwszy odcinek informacyjny na moim kanale. Założyłem go, bo ma dla Was dużo ważnych kwestii do przekazania. Zapraszam do oglądania. Więc tak, zacząc od tego, że na pewno wiecie, że Crazies to moja, no nie oszukujmy się, flagowa seria na tym kanale. No i cóż, zamierzam Wam trochę przekazać kwestie, które warte są poruszenia. Mianowicie, no cóż, zbliżają się studia. W związku z tym już jest w sumie czas na studia. My trochę później się zaczynają, ale już to rzecz. Czyli będą rzadziej odcinki. Będę oczywiście starał się raz w tygodniu, choć może się przedłuży nawet do raz na dwa tygodnie. Co nie chciałbym, ale no niestety muszę osobiście zaakceptować. Oczywiście będę się starał jak najszybciej, żeby też te filmy wyglądały lepiej, bo nie oszukujmy się. Ostatnie materiały zostawia wiele do życzenia, nie są jakieś wybitnie długie, nie postawia jakiegoś fajnego contentu. No po prostu są na szybko robione, to chyba czuć, w porównaniu do tych pierwszych, nawet miniaturki nie ma, co ja starałem się zawsze zostawić. No i też taka kwestia, Crazies 1 będę dalej kontynuował, ale nie oszukujmy się, zbliżamy się ku końca, ponieważ już niewiele rzeczy zostało, będę starał się coś jeszcze znaleźć, ale mówię, że niewiele tego zostało. Więc powinny jeszcze pojawić się dwa, może nawet trzy materiały, ale wydaje mi się, że bardziej dwa, no chyba, że coś naprawdę niesamowitego odkryję, wartego do pokazania, prawda? I uprzedzam, że niedługo wyjdzie kontynuacja, bo nie zamierzam zatrzymać się na Crazies 1, zamierzam kontynuować Crazies'a Warheada. Czyli no dodatek, niezależny dodatek do Crazies'a, który wcielamy się w inną postać z tego uniwersum. Może o niej coś opowiem. No i co by tu jeszcze powiedzieć? Aha. No i co, ze względu na to, że już Crazies'a większość pokazałem, to powolutku przejdę do trochę innych serii. Mam jakoś tam na oku, jak na przykład scena gry Dead Space'a. Dwójkę przechodzę, że tu już nagrałem i chciałem użyć te odcinki. Tylko może być jeden problem, że znowu tym mikrofonem w ogóle, nie wiem. U mnie jest jakiś bug, ponieważ normalnie nagrywam i wszystko jest, nie, jest głos, jest dźwięk, wszystko optymalnie. Jak wrzucam na YouTube, to ten mój głos znika. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, może ktoś z Was wie, ktokolwiek kto to ogląda, może się zna na tym. Dla mnie to jest niespotykana rzecz, żebym głosu nie nagrywało mojego głosu, który normalnie mówię. Teraz trochę pokombinowałem i jest lepiej, ale to jest już inna kwestia, ponieważ już nagrywam jakby sam głos właśnie. Dobra, więc Dead Space 2 to też taki kosmos, horror oczywiście, ale gdzieś to tyle ciekawe, może pierwszy odcinek głosu mojego nie słychać, ale to już nie będzie aż tak przeszkadzało, bo że mi się wkręcicie. No i cóż, inną jeszcze serią, które nie wiem czy jeszcze zamierzam zrobić, ale tak już uprzedzam, że możliwe, że pojawi się chociaż jeden odcinek z tego, że będę nagrywał takie gry family friendly. Co to znaczy? Gry takie, no może nie same dla dzieci, ale na pewno nie takie, że posiadają wulgaryzmy, przekleństwa, przemoc aż taką dużą. I które są nawet warte uwagi, które sam zagrałem, mogę serdecznie polecić dla każdego, kto chciałby coś ciekawego nagrać, albo coś kupić sobie. Albo po prostu podarować komuś w prezencie. To już każdy ma swoje, można powiedzieć, predyspozycje. No i tak naprawdę to zależy wszystko od was, bo ja tylko pokazuję, recenzję stawiam, oceniam, co w niej jest fajnego. Ale Crazies to będzie nadal moja seria flagowa. Co do kwestii odcinków, to też miałem takie zapytanie, ponieważ nic już nie mam, jakichś dużo widzów, aż to obejrzane filmy o tym świadczą. Ale chciałem spytać, czy lepiej po angielsku prowadzić kanał, czy po polsku? Oczywiście mam trochę tych ludzi za granicę, ale raz na jakiś czas zaglądają, jeżeli uważacie, że wolicie po polsku, bo więcej informacji przekażę, wszystko lepiej wytłumaczę. To śmiało piszcie w komentarzu, napiszcie czy coś w tym rodzaju. Ja się zawsze dostosuję, bo tak naprawdę większość to Polaków jest, niektórzy mi się interesują bardziej, niektórzy mniej. No i o to chodzi, żebyście wy byli zadowoleni, a ja oczywiście będę dalej pracował, kontynuował tutaj, tak jak tu na załączonym teraz w filmie, że próbuję zablokować pociąg. Czy kiedykolwiek mi się uda, to nie wiem.
No i taka ciekawostka, jeżeli ktokolwiek przechodził Chrisa, no to Chrisa Warheada, już takie przygotowanie do Warheada powolutku, to niestety na razie pociągu nie da się zablokować. Mogę go co najwyżej spowolnić, aby zrobić ekstra piękny wybuch. I tak naprawdę to właśnie był mój cel, ale próbowałem go zablokować, niestety się nie da. Chociaż cały czas próbuję. Cały czas poświęcam kilka godzin, żeby to jakoś naprawić. Choć przyznam szczerze, że jest taki jeden tutaj już glitch bug, który zalicza się do serii Glitches and Tricks, że pojazdy znikają. W sumie nazbierałbym z 8 zwykłych jeepów, tych co tutaj wsiadłem na przykład na załączonym filmie. Ale to wiadomo, jedziesz pociągiem, musisz go chronić. Wysiadam, zabijam załogę, kierowcę, pasażera. Zostawiam jeep, czy nawet nim zostawiałam te jeepy, no i zniknęły. Potem próbowałam je przewieźć kawałek za ten, za tym oto oczywiście pociągiem i te zniknęły. I tak naprawdę zostały mi tylko chyba z 4 jeepy z tych 8, które mógłbym jeszcze mieć, więc pomyślmy sobie, że jaki byłby ekstra wybuch, albo w ogóle jak mógłbym to zablokować. Prawdopodobnie jest jakieś zabezpieczenie twórców w skrypcie, żeby właśnie limitu pojazdu, żeby nie było lagów czy coś, takie mam wrażenie. I spróbuję to jakoś oszukać, choć na Warheadzie to ciężej niż Chrisie jedynce. I na razie na jedynce się skupmy. Warhead wyjdzie już niedługo. Oczywiście filmy będą rzadziej, podsumowując tak, ale postaram się, żeby były lepszej jakości, więcej jakichś tam, no nie wiem, właśnie narracji, może teraz jest lepiej, bo wtedy to taki stłumiony dźwięk, bo ja to szczerze nagrywałem nagrany film i mój głos to był z tych kuśniczków, które przeszkadzały bardzo mocno. No i cóż, to mogło bardzo mocno przeszkadzać, nawet nie wiem, czy teraz słychać dźwięki z gry. Ale jak słychać, to dobrze, znaczy, że już znalazłem jakieś tam rozwiązanie. No i z takich informacyjnych odcinków to niemal wszystko już. Oczywiście zachęcam do komentowania bardzo mocno, żeby wiedzieć, czy film się podoba, czy coś tam poprawić, czy filmy są za długie, za krótkie. Zawsze przyjmuję rady, krytykę. Nie, to nie jest tak, że ja sobie nie nagrywam, bo lajki. Chcę po prostu się uczę tej edycji filmów, zdjęć. Nawet tych miniaturek, które sama robię. Nie wygląda może jakoś rewelacyjnie, ale staram się. No i cóż, tak naprawdę powiedziałem wszystko. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, że jakoś to dobrze brzmi wszystko, że coś tam będziecie oglądać, mimo że ja to nagrywam mówiąc rzadko i pewnie niezbyt ciekawe rzeczy. No ale cóż, wolę coś oryginalnego niż robić siebie błazna i nagrywać to co 50 innych osób. No i mieć przy tym dużo subów. Zresztą subów tutaj nie grają dużo roli, tylko są rozwój samego siebie. Każdy ma inną motywację. No to już na serio kończę. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.